Rodzeństwo, które nie chce partycypować w opiece nad schorowanymi prawie 80-letnimi rodzicami, to jest kolejny temat z jednego z naszych spotkań z serii Rozmowy u Aleksa i u Karoliny. Rozmowy u Aleksa i u Karoliny to jest cykl rozmów online, gdzie sympatyczni ludzie spotykają się, żeby porozmawiać na jakiś konkretny temat, wymieniając się doświadczeniami, przemyśleniami, a przy okazji trenując się w normalnej ludzkiej rozmowie. I ty możesz na takim spotkaniu się znaleźć. Jak się tam znaleźć, znajdziesz w opisie poniżej pod tym filmem. A teraz zapraszam do naszej rozmowy. To może mój, może związane z tym z opieką nad rodzicami i konfrontacji z rodzeństwem. Problem jest taki, że moi rodzice są już w podeszłym wieku, są bardzo schorowani, bo już pod 80 podchodzą. Mhm. I dwie moje siostry nie chcą podjąć dialogu żadnego w ogóle. Co my zamierzamy dalej z tym zrobić, jakie będą dalsze konsekwencje, nie wiem, z ich majątkiem, z ich, jak jedną umrze, drugie umrze, czy coś zamierzamy. Bardzo mocno się tego wypierają, w ogóle jakiegokolwiek kontaktu. Tam doszedłem już do tego wniosku, że chyba to wszystko rzucę i zostawię, zobaczę, co się wydarzy, bo ciężko jest w ogóle jakikolwiek dialog z nimi nawiązać. I co byś proponował? Bo sam już wychodziłem, dokładnie dzisiaj sobie policzyłem, z 4 propozycjami, z rozmowami, żebyśmy porozmawiali, jak one widzą sytuację, jak one by to chciały zobaczyć, jak chciały, żeby to było poprowadzone. Mm-hmm. Ja zanim ty będziesz tak, mówił, powiedz, to powiem z mojej perspektywy zawodowej, bo naprawdę o ile różne sprawy sądowe można prowadzić szybciej, wolniej i są bardziej stresujące albo mniej, o tyle jeśli chodzi o kwestie podziału majątku albo po rozwodzie, albo po spadku, to jest bardzo przykro nawet patrzeć z perspektywy pełnomocnika, jak często ludzie, członkowie najbliższej rodziny przestają ze sobą rozmawiać. I naprawdę nawet niewielkie pieniądze są w stanie tak skłócić ludzi, że wszystko to, co się wydawało nie, to nie będzie dotyczyło naszej rodziny, bo to jest poza nami, nie, my się na pewno dogadamy. To jak zabraknie rodziców, to nagle się okazuje, że pojawiają się niedopowiedzenia, pojawiają się podejrzenia, pojawiają się jakieś takie niesnaski niepotrzebne i te relacje, nawet jeśli były kiepskie, to już w ogóle są beznadziejne, ludzie przestają ze sobą rozmawiać. Często nawet jedyny brat, jedyna siostra i mówią na korytarzu sądowym o sobie, bo już do siebie nie mówią, ale mówią per pan, pani, bo są tak bardzo mocno ze sobą skonfliktowani. I takie rzeczy właśnie, jeśli chodzi o kwestię tego, co będzie jeśli, no bo taka jest kolej rzeczy, miejmy nadzieję, że to będzie jak najpóźniej, ale prawdopodobnie prędzej czy później jednak staniecie przed takim scenariuszem i trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, no to dobrze jest, żeby to uzgodnić po pierwsze wcześniej, nawet wariantowo, nie musi być, że jeden scenariusz, ale żeby to było chociażby wariantowo i też z uwzględnieniem rodziców, żeby oni też mogli powiedzieć, co oni by chcieli, no w idealnym przypadku, żeby spisali testament, żeby potem przy dziale spadku nie było tego stresu, tych nerwów, właśnie tego wypominania, a ty zrobiłeś to, a ja nie zrobiłam, a rodzice mi tego nie dali, albo zawsze dawali tobie, bo to jest naprawdę już pierwszy krok do wielkiego konfliktu i te sprawy trwają latami i są bardzo kosztowne raz finansowo, ale najbardziej kosztowne są emocjonalnie, bo naprawdę no, straszne to jest, jak ludzie bardzo potrafią się nawzajem znienawidzić o pieniądze. Tak, ja mam teraz pytanie. Ty pytałeś o kwestię podziału majątku po rodzicach, czy też kwestię wspierania ich tu i teraz? Wszystkiego, ale ja myślę, że to się wiąże jedno z drugim. I mam pytanie, bo ja znam przypadki, że rodzeństwo się potrafi wytrzeć tego i na wszystko spada na jednego, albo jeden się czuje odpowiedzialny i ciągnie wszystko, a ja bym nie chciał takiej sytuacji. Ja tak robiłem. Dziękuję, że całe szczęście, że Karolina jesteś, bo czy ja mogę się jakoś prawnie obronić przed tym? Znaczy wiesz, obowiązek alimentacyjny, czyli łożenie, utrzymywanie, to spoczywa na wszystkich dzieciach względem rodziców i teoretycznie to, co by trzeba było zrobić, to ustalić, kto w jaki sposób, no bo zakładam, że różne macie sytuacje życiowe, jeden będzie mógł osobiście się opiekować, drugi nie będzie mógł osobiście, ale na przykład będzie mógł się finansowo dołożyć, żeby zapewnić czy opiekunkę, czy kogoś, kto przyjdzie, zrobi zakupy, zadba o rehabilitację, jeśli by taka była potrzebna, więc trzeba po prostu wariantowo zobaczyć, ale obowiązki macie wszyscy takie same co do zasady, więc nie ma powodu, żeby wszystko zwalać na jedną osobę, tylko dlatego, że ma najbliżej, albo jest najmłodsza, albo jest najstarszy, albo dostał to czy tamto od rodziców.
Chyba, że była zawarta na przykład umowa dożywocia, że rodzice przepisują za życia mieszkanie w zamian za opiekę. No to jeżeli tak, no to faktycznie ta osoba, która była stroną tej umowy, jest zobowiązana, żeby się opiekować rodzicami. Ale jeśli nie, to wszyscy mają takie same obowiązki. To dziękuję. I co? Ale wracając do tego, czy mogę i jak proponujecie, no ale to jest pytanie do wszystkich, jak mogę się z moimi siostrami dogadać w tym temacie, jeżeli w ogóle jest to możliwe. Wiesz co, proszę, jeżeli ktoś ma pomysł, ja, no, Bogusia, proszę. Może zapytaj siostry, jak one by to widziały. Czyli, bo ja rozumiem, że jest problem z właśnie z, jakby z współodpowiedzialnością za opiekę na przykład, tak? Czy tam współorganizacją opieki i teraz... ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni jako dzieci, no to jeżeli jedna osoba, na przykład ty faktycznie fizycznie się opiekujesz, no to jaką mają propozycję, jeżeli siostry nie chcą tego robić, albo też fizycznie się nie da, no bo rodzice są na przykład z tobą, to jak siostry chciałyby partycypować w tym procesie, albo w tym obowiązku, jak widzą wykonanie tego obowiązku? Przecież mogą finansowo się dołożyć i ty wtedy, tak jak powiedziała Karolina, będziesz miała kogoś do pomocy na przykład, tak? Więc jest wiele możliwości tej opieki. Nie musi to być fizyczne opiekowanie się, co jest bardzo trudne, wymagające i nie każdy potrafi to robić. Często dzieci są, no jakby czują się obowiązku niektóre albo są zdane. I to jest kolejny temat na pewnie na inną rozmowę, to poczucie winy, że jeżeli ja tego, które też rodzice często wywierają, że jeżeli się ja tobą nie będę opiekował, no to kto, jeżeli ja muszę to robić? A to jest, do tego trzeba mieć naprawdę przygotowanie, no, profesjonalne wręcz. Okej. Czy takie rzeczy, jak te siostry nie chcą partycypować, to można to zaskarżyć jakoś? No można je pozwać o alimenty. Pozwać o alimenty albo coś, widzisz, na przykład, nie? Niekoniecznie musisz to robić. Ale żebyś, wiesz, wiedział, że taka możliwość jest i w razie czego powiesz. My zrobiliśmy alternatywę. Kochane siostry, mamy dwie możliwości. Albo będziecie się dokładać do opieki nad rodzicami, którzy was wychowali, jednak utrzymali. Albo będę zmuszony pozwać was w imieniu rodziców, jeżeli to się da zrobić, bo tu nie wiem, o alimenty. No albo można by zrobić tak, żeby po prostu usiąść z siostrami, zastanowić się, jaki byłby koszt tego, żeby zapewnić rodzicom fajny byt na przyzwoitym poziomie, właśnie na przykład łącznie z rehabilitacją i podzielić to w stosunku do tego, ile was jest. No i pytanie, kto jest w stanie swoim własnym sumptem, czy własną pracą, własnym zaangażowaniem czasu i energii swoją część, nazwijmy to, odrobić, a pozostałe osoby po prostu, żeby właśnie albo opłaciły pomoc, albo zapłaciły rachunki, rehabilitację, leki, no różne rzeczy, które są teraz coraz bardziej kosztowne, tak? Żeby każdy się poczuwał do tego, żeby w jakiś sposób wesprzeć rodziców. Jasne. Ma to sens dla ciebie? Taką funkcję może też, na przykład siostra może być takim koordynatorem opieki, prawda? To jest ogromnie taka ważna funkcja i czasochłonna, gdzie ustawia wszystkie cały grafik na przykład. To też już jest coś i to też już jest jakiś wkład. No, tak, ale wiesz co, to wszystko można kupić, że tak powiem. I jak ktoś tego nie chce robić, no to kupimy to na rynku, ale dawaj kasę. No ale właśnie, że tak, ważne, żeby nie było takiej psychologii, nie? Że dobra, to wszystko się zajmie tam ktoś, bo. Dokładnie, dlatego też mówię, jestem na etapie takim detoksu od rodziny, więc o tym chciałem powiedzieć, ale interesuje mnie tylko jeszcze jedna rzecz. One nie chcą w ogóle tego dialogu podjąć. To jest to, że nie będziemy o tym rozmawiać. I co ja mogę, w jaki sposób dotrzeć do tego, bo... Dobrze. Tak szantażem, to jak Aleks powiedziałeś, że może słuchajcie, koniec. To nie jest szantaż, Wojtek, nie do prawnika, tylko do sądu. To nie jest szantaż, Wojtku. Po prostu mówisz, jakie są możliwości. Prawda? Rozumiem, tak, zgadza się. Przepraszam, że ja tak, ale może to lękowe, może one po prostu nie chcą rozmawiać o odchodzeniu bliskich i uciekają lękowo nie tyle przed rozmową o opiece, co przed rozmową o stracie. I, znaczy, i może od innej strony mógłbyś, nie wiem, spróbować podjąć tą rozmowę, bo
bo czasami jest tak, że ktoś po prostu nie chce tej rozmowy, oddalając nieuchronne w ten sposób. Tu się z tobą zgodzę i taka rzecz wystąpiła, bo już to zaobserwowałem i druga siostra jakoś już się powoli zaczyna do tego zmieniać swoje nastawienie, bo zauważyłem, że moje siostry niestety o śmierci niespecjalnie lubią rozmawiać w odejściu, co nie zmienia faktu rzeczy, że nadal nie chcą podjąć tego dialogu. No to może ja tutaj z mojego doświadczenia powiem, akurat jeżeli chodzi o śmierć i żałobie, że warto nazywać to i po prostu kiedy oswajasz i nazywasz ten lęk, że rozumiem, że boisz się tego, że rodziców nie będzie, co będzie, ale chodzi o to też, żebyśmy byli na to przygotowani, żeby wtedy, kiedy będą już mocno chorzy, wiedzieć, jak się zachować, co zrobić. Myślę, że takie oswojenie lęku mocno pomaga, przynajmniej spośród, pracuję z takimi osobami, to jest jakimś takim sposobem, ale też takie mówienie o swoich emocjach, tak? Że ty też się boisz tego, no ale patrz, Moniko, właśnie dlatego chcesz. Jeżeli nie chcą dialogu w ogóle, to jak chcesz z nimi rozmawiać? No tak. Prawda? To jest znowu, wiesz, czysto teoretyczne. W praktyce, wiesz, jak masz z nimi w ogóle kontakt, bo gdyby kontakt był zerwany, no to wtedy jest problem, to wtedy trzeba wysłać pozew. Ale jeżeli masz z nimi kontakt, no tak, nie? A jeżeli masz kontakt, no ty im po prostu powiesz, sytuacja jest taka i mamy dwie możliwości, możesz sobie wybrać. I wybieraj szybko. Ja się nie patyczkuję. Czy rodzice mogą zainicjować ten dialog? Jeżeli są kognitywni, jeżeli są... Czy to, bo dla rodziców wydaje mi się, nie powinno być problemem mówienie o odchodzeniu i śmierci, bo to jest tak, że my się chcemy przygotować, tak? My chcemy przygotować własne dzieci. Więc może tylko rodzice mogliby wyjść z tą propozycją. Ja się obawiam, że dla rodziców może być problem wyjścia z propozycją na przykład w kontekście opieki, żeby nie było tak, że oni coś chcą, że są roszczeniowi, oczekują opieki, że teraz będą oni wymagać. Tak, a pewnie nie chcą robić kłopotu, bo to rodzice. Ja tylko mogę jeszcze dodać, że no najlepiej jest się rzeczywiście porozumieć rodzinnie z rodzeństwem, no to rzeczywiście najlepiej i wszystko, co za życia będzie, nie wiem, jeśli jest jakiś spadek czy coś, to też dobrze jest to zrobić. No i ewentualnie skorzystać z pomocy instytucjonalnej, jeśli byście się nie dogadali, żeby rodzice rzeczywiście mieli zapewnioną opiekę, czyli zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Można skorzystać wtedy z pomocy opiekunki. No różne są tam warianty, tak? W zależności w jakiej sytuacji są rodzice, czy to opieka instytucjonalna, czy właśnie w domu. Myślę, że taki pracownik socjalny mógłby pomóc w rozmowie. I ewentualnie no właśnie ze wszystkimi dziećmi wtedy porozmawiałby, bo wtedy przeprowadza się wywiady, tak? Ze wszystkimi dziećmi. Jasne. To też mogłoby być o tyle cenne, bo taki pracownik to też mógłby pełnić funkcję, nazwijmy to w cudzysłowie teraz, mediatora, tak? Co innego, jeżeli jeden z rodzeństwa wychodzi z inicjatywą, inaczej się rozmawia między rodzeństwem, no umówmy się, a inaczej się rozmawia, jeżeli jest osoba z zewnątrz, która pokazuje pewne potrzeby i zwraca uwagę, że jednak trzeba zrobić to, tamto i ustalić pewien harmonogram, bo to już wtedy nie jest rozmowa gdzieś kiedyś o przyszłości, tylko tutaj i teraz trzeba ustalić plan działania. No to jest cenne, co Irena powiedziała. Ten pracownik też może wpłynąć na to jakąś rozmową, postawą, tak, żeby jednak doszło do dialogu między dziećmi i jakoś rozwiązać tę sytuację. Jasne. No, łatwiej jest odmówić rodzeństwu niż komuś obcemu chyba. Dało ci to coś? Masz coś z tego? Zdecydowanie, dziękuję wam. Proszę bardzo.